Słuchaj, za godzinkę będziemy już w wózku. Jezu, jakie ty jesteś uparty. No, taki już urok twojego chłopaka. Zobaczysz, jakie atrakcje dla nas przygotowałem. A wymyśliłeś coś poza sypialnią? Tak. Pójście do wód mineralnych i do spa. Kolacja dzisiaj. Zabłądziliśmy, będziemy musieli zawrócić. Mówiłam ci, żebyśmy nie jechali tą boczną dróżką, tylko główną drogą. Tylko nie, ty i te twoje mapy. Skarbie, wiem co robię, okej? Okay? A tak w ogóle to wzięłaś ten prezent, który kiedyś ci dałem na gwiazdkę? Tak, i zabrałam też ten, który dałeś mi na walentynki i ten, który dałeś mi na urodziny. Doskonale. Zapowiada się super wycieczka. Mhm. Tak w ogóle to za niedługo mam imieniny i bardzo nie chciałabym, żebyś kupował mi kolejną parę majtek. Okej, jak sobie życzysz. Dostaniesz ode mnie figlarne pończoszki. A, weź, zajmij mapą, bo znowu zabłądzimy. Okej. Uwaga, przerywamy program, by nadać komunikat specjalny. Dziś rano w okolicach Umeru czworo ludzi zaatakowało siekierami bus, którym jechała na koncert znana heavy metalowa grupa Quasimodo. Na szczęście muzykom udało się bezpiecznie odjechać. Nikt nie doznał obrażeń. Śledztwo jest w toku. Ojeju, jeju, moja biedna Hania wystraszyła się napadu, który miał miejsce w drugiej części świata. Nie słyszałaś? Umer. Ja chyba tam kiedyś byłem. To Bałkany. Czyli jakieś setki tysięcy kilometrów stąd. Szczerze, to bym się nie zdziwiła, jakby z tą twoją mapą nagle tu za zakrętem były te Bałkany. Równie dobrze moglibyśmy dojechać, nie wiem, do Toskanii. Skarbie, wyluzuj, okej? Okay? Tutaj nic nam nie grazi. Możemy równie dobrze się bać, nie wiem, kartelu narkotykowego w Meksyku. Słuchaj, może się zdrzemiesz, co? Dobra, po prostu obudź mnie, jak będziemy na miejscu. Okej. Okay. Dobranoc, Skarbie. Wypoczywaj, bo dziś czeka nas naprawdę ciekawy wieczór. Drzewo? Nie dam rady. Nawet gdybyśmy to pocięli na małe kawałki? Tylko czym? Teraz by nam się przydali ci wariaci siekierkami, co? A nawet mi nie denerwuj. Dobra. O, zobacz, tu coś jest. To jest tępe. Janek, ale po co ktoś w środku nocy zostawia drzewo na środku drogi? To wygląda jak zasadzka. Pewnie drwal chciał je pociąć na małe kawałki, ale siekiera mu się stępiła i dlatego tak je tutaj zostawił. Skoro twoja cudowna nawigacja nas tutaj przyprowadziła, to teraz proszę, wybierz inną drogę. To najkrótsza trasa, jak pojedziemy inaczej, będziemy tam dopiero jutro i trzeba będzie gdzieś przenocować. Może w samochodzie? A jakiś inny pomysł? Spojrzałem na mapę. Na pół tego lasu są jakieś zabudowania, jakaś może wieś. Poszukamy noclegu. Słuchaj, zostań w samochodzie. Ja pójdę to sprawdzić, okej? Nie, Janek, nie ma szans. W takim samochodzie zobacz, jak to wygląda. Ja tu nie zostanę sama. Wytrzymaj, nie. Wrócę za 10 minut. Zaczekaj w samochodzie, a ja zaraz wrócę, okej? Okay? Janek, tutaj coś jest! Nie. Ja pójdę lepiej z tego. Wyluzy to tylko jelonek. Boże, Janek, to jest bez sensu. Przecież my tu nawet motelu nie znajdziemy. Nie, może chociaż znajdziemy piłę. Nie chcę jechać do domu, naprawdę. Spokojnie, zaraz tam dojedziemy, okej? Zobacz, tam się świeci światło. Chodźmy tam.
Spokojnie. To mi wygląda na poświęcenie narzędzi. No wiesz, taka usługa dla rolnika. A te zdjęcia to są pewnie jego klienci. Kto to jest? Ja tylko się boję, jak zejdę do domu. Nie, odsuń się ode mnie, odsuń się. Ty tylko myślisz o jednym. Ania, przepraszam, spokój się. Dobrze wiedziałeś, że boję się ciemności. Mimo to zaprowadziłeś nas tutaj i uparłeś się, żebyśmy zostali. Ty tylko myślisz o tych twoich krótkowych majteczkach i co? I o niebieskich tabletkach, tak? I o niebieskich tabletkach. Ja tylko do jednego jestem ci potrzebna. Ty tylko myślisz o jednym. Ania, zaczekaj. Zaczekaj, to jest tak. Ania. Te sierpy to chyba nie były do tych niedźwiedzi. Dobra, Sofa, to co mówię, spadajmy z tym szybko. Ania? Biegnij! Janek! Hej, masz tę sukę? Nie, spierdoliła. A ty widziałeś tego leśnego jebakę? Ty go miałeś szukać! Kurwa, nie wiedziałem, że ta dziwka jest taka sprytna, ale spokojnie, daleko nie odejdą. Dobra, idziesz tam? Ja idę w tamtę mańkę. Pamiętaj, oczyścimy Polskę z tego gówna. Pani przestraszyła? Nie, nie, tylko ja muszę stąd bardzo szybko iść, bo tutaj grasują jacyś psychopaci i ja bardzo szybko potrzebuję telefon, żeby zadzwonić na policję, bo oni wzięli mojego chłopaka i ja... Już dobrze. Zostawiłam telefon po prostu w samochodzie i bardzo potrzebuję. Dobrze, dobrze, ja mam telefon. Tak, to ja bardzo, bardzo chętnie bym skorzystała. Niech się pani pospieszy, ja naprawdę muszę zadzwonić, bo ja nie wiem, gdzie jest mój chłopak. Już, zaraz przyniosę telefon. Nie, dziękuję. Ja naprawdę nie potrzebuję herbaty, tylko ja bardzo potrzebuję ten telefon, żeby zadzwonić na policję, bo ja nie wiem, co się stało z moim Jankiem. Dlatego panienka musi się uspokoić. Jeśli panienka będzie panikować, policja nie potraktuje tego poważnie. No, niech panienka spróbuje. To środek na uspokojenie. Jak już zadzwonimy na policję, to musi panienka mówić spokojnie. Dokładnie opowiedzieć wszystko o tym księdzu i o tym wariatach. Sekundę, bo przecież ja nic nie wspominałam pani o żadnym księdzu. Skąd pani wie? No bo widzi panienka, ten ksiądz to mój syn! Thank you.
Polska dla Polaków i katolików! Janek? Janek, to ty? Łapy precz od mojej dziewczyny, ty świrze! Boże, Janek, nic się nie stało. Nie, tylko upadłem na płot. Szybko uciekajmy do samochodu i zaraz tutaj będą. Szybko. Jechaliśmy prawie 10 km od tej wsi. Policja zaraz tu będzie. Tyle państwo przeszli. Proszę, herbatka uspokajająca na koszt firmy. Dziękujemy, ale już mamy dosyć napojów uspokajających. Uwaga! Przerywamy program, by nadać komunikat specjalny. Policja złapała napastników, którzy zaatakowali grupę muzyczną Quasimodo. Sprawcami okazali się fanatycy religijni. Próbowali zabić muzyków, ponieważ ich zdaniem zespół tworzy satanistyczną muzykę. Ponadto uważają, że jego członkowie to cudzołożnicy, gdyż wokalistka i perkusista spodziewają się nieślubnego dziecka. Grozi im do 12 lat więzienia. Nadal trwają poszukiwania kobiety, która nimi kierowała. To osoba należąca do sekty, rzekomo głoszącej hasła ochrony życia, a w praktyce walczącej z wolnymi związkami oraz środowiskami LGBT. Wszystkie osoby, które mogą pomóc... O, przepraszam, ale mieli państwo tyle wrażeń. Pójdę przygotować wam pokój. Dobrze, że to wszystko się skończyło. Gdy pomyślę, co mogło ci się stać przez mój upór, to... Wybacz mi. Obiecuję ci, że już nigdy, ale tu nigdy nie będziemy się pałętać po nocy. Przysięgam. Ale wiesz co, zastanawia mnie jedno. Dlaczego akurat na nas napadli? I co, i oni się nazywają katolikami? Kochać bliźniego, wielbić go i chcieć go zabić? I co myśmy złego zrobili? Zaraz. Skoro nazwali nas cudzołożnikami, skąd wiedzieli, że nie jesteśmy małżeństwem? No właśnie. No i gdzie będziemy jechać? Skąd wiedzieli, że będziemy jechać przez wózko? A te zdjęcia? O kurde! Co? Bateria mi padła. Zmieniłem ładowarki. Ty tylko myślisz o tej bieliźnie. Nie wiem, idzie zapytaj Kennedy, może ci pożyczyć. Bieliznę? Ładowarkę, ty durniu! Przepraszam, czy nie pożyczyłaby mi pani ładowarki? Ale nie pójdzie tak łatwo ze mną. Śmierć wlugawym cudzołownikom! Polska tylko dla Polaków i... Nikt nie ma prawa dotykać mojego chłopaka.